Hej wszystkim, jestem Monika Lejska i zapraszam Was na sobotnią aktualizację. Tak, dzisiaj jest sobota. Powiem Wam, że z takimi aktualizacjami, które są pierwsze po prognozie na cały miesiąc, jest najtrudniej, bo od środy się niewiele zmieniło na tej przestrzeni, chociaż jednak coś jest. Jedyne, co mi pozostaje dzisiaj, to zagrzać nas do walki, bo właśnie to nas czeka. Już od przyszłego tygodnia zbliża się do nas już pierwszy węzeł, czyli no słuchajcie, zaczynamy marzec, już bez żadnych tutaj, żadnego pitolenia po bokach zaczynamy marzec, więc zaczynają się zbliżać do nas węzły. I teraz, co to znaczy węzły? Ja takich węzłów na marzec przewiduję około 5 maksymalnie, w maksie to będzie 5 węzłów. Węzeł polega na tym, że to jest moment, kiedy z kilku takich jakichś takich mało istotnych w teorii, takich wkurzających, ale nie posiadających jakiegoś ogromnego wpływu na nasze życie spraw, zaczyna się tworzyć taka jedna akcja, jedna afera. Czyli te treści po prostu gdzieś tam się zaczynają ze sobą łączyć, te sprawy się zaczynają ze sobą jakoś tak dziwnie łączyć. One co prawda nie mają ze sobą nic wspólnego i mieć nie będą, tylko na przykład w naszym grafiku życiowym gdzieś tam się zaczyna pokazywać, że jednocześnie trzeba załatwić kilka spraw. No i oczywiście się nie da, więc zaczynają się takie tarcia i zaczyna to wychodzić. Więc węzeł polega na tym, że po prostu zbiega się w jeden punkt kilka spraw, które są zupełnie ze sobą niewiele, nie powinny mieć ze sobą nic wspólnego, a będą miały. Dobra. Słuchajcie, więc aktualnie nastroje panują mniej więcej w ten sposób, że tak jak mówiłam Wam w środę, luty był takim miesiącem nieco zmydlonym. Marzec też nie jest miesiącem jakimś takim szczególnie very sharp, powiedziałabym, czyli on nie będzie taki, on będzie trudny, może trochę ostry w niektórych momentach, aczkolwiek jednak nie jest to, nie będzie tak źle. Te potencjały nie są takie dokręcone do ostrza noża, one są tak dokręcone tak powiedzmy na 80%, jednak nie 99%, tylko na 80%, czyli tak będzie tak prawie katastrofa, takie wiecie, takie ten moment, kiedy 3 sekundy przed wybuchem bomby jednak się obcina czerwony kabelek. To jest mniej więcej taka atmosfera będzie w marcu. Natomiast najbliższe kilka dni wygląda w ten sposób, że cały czas siedzimy w tych tematach stawiania na siebie, co jednocześnie oznacza, że musimy siebie poznać, siebie określić, i mieć tą odwagę do wystawienia swoich granic i tak dalej. Jest to ogromny temat. Nie wiem, czy na tej aktualizacji akurat będę temat, czym jest tożsamość i czym jest istota, czym jest określenie samego siebie, mówić. Natomiast dzisiaj na pewno chcę Wam powiedzieć o aktualnym nastroju, na który warto zwrócić uwagę. Troszeczkę jest jak taki, możecie mieć takie poczucie, jakbyście byli właśnie z takimi sanitariuszami na froncie wojny. Czyli już nie pracujecie w koszarach, w namiotach, tylko Wy jesteście już tam, gdzie to się wszystko, ta akcja się odbywa. Ja już kiedyś dałam takie porównanie kilka miesięcy temu, że trochę tak jakbyśmy ciągnęli braci z pola bitwy do bezpiecznego miejsca i zaczyna się znowu robić taka atmosfera, teraz już nie ciągniemy braci, tylko to jest taki, jednocześnie dużo rzeczy się dzieje właśnie i teraz nie wiem, czy może żołnierz jest dobrym porównaniem, bardziej to widzę tak, jakbyśmy biegali i gasili małe ogniska. I póki tych małych ognisk było kilka do załatwienia sprawy, nie wiem, zgaszenie do tego potrzebowało, bo potrzebowaliśmy 2 wiaderka wody, tak teraz te ogniska zaczynają się powiększać, okazuje się, że ten stan zapalny, że tak powiem, czy ten stan pożarowy jest znacznie szerszy, większy i tych ognisk zaczyna się robić dużo, one się zaczynają robić coraz większe, a my mamy do dyspozycji wciąż tylko 2 wiaderka wody i zaczynamy widzieć, że tak latamy. No i właśnie, część z nas jeszcze lata, jeszcze to gasi tymi wiaderkami, jeszcze mają tą niestrudzoną nadzieję, że to ma jeszcze sens. No i teraz będzie tak przez jakiś czas, tak do połowy marca będziemy jeszcze z tymi, co po niektórzy będą te wiaderka próbować jeszcze coś tam załatwić. Natomiast w tej chwili
Trzeba troszeczkę jednak odpuścić i popatrzeć, niech to się spali i samo zgaśnie. Po prostu niech się wypali, niech się spali. I tak będziemy patrzeć na to, jak to tak płonie. Pewne rzeczy się okazuje, że ocaleją, i właśnie o te rzeczy, które ocaleją w trakcie tego ogromnego pożaru, o te rzeczy właśnie chodzi. A reszta, no niech po prostu spłonie. Wiadomo, że płonięcie nie jest przyjemne, jest to bolesne, jest to proces zniszczenia, bezpowrotnego zniszczenia, jest to coś, co już no, trzeba po prostu odpuścić. Wielu z nas może mieć takie poczucie, że zaczyna kolejne wcielenie w tej chwili. To już nawet jak gdyby abstrahując od jakichś grubych zmian życiowych, które się u wielu ludzi w tej chwili zadziewają, począwszy od zmiany pracy, miejsca zamieszkania, zmiana związków i tak dalej, i tak dalej. Jasne, ale z drugiej strony też jest nawet ci, co mają święty spokój w życiu, po prostu nie mają jakichś globalnych, potężnych zmian, to też się czują, że w środku coś tam się zadziewa, że zaczynają mieć ochotę coś pozmieniać w swoim życiu takim codziennym, typu, nie wiem, wprowadzają jakąś szczególną dietę czy coś takiego. Więc no taka teraz atmosfera będzie troszeczkę, będzie ten pożar palący się weryfikował, co jest czarne, co jest białe, co trzeba zostawić, co znaczy co trzeba zostawić, co trzeba będzie zostawić, bo to się po prostu spaliło i co się zniszczyło, no i tyle, tego nie ma. Bo właśnie ogień też tak trawi, że część doprowadza do zwęglenia, a część kompletnie wypala. Czyli, że to w ogóle po prostu część tych wszystkich różnych rzeczy po prostu znika. I to jest właśnie to, co się dzieje. A my jeszcze będziemy latać, licząc na to, że potężny pożar będziemy jeszcze tym wiaderkiem tam ogarniać. Nie, no tutaj tu jest potrzebny wóz strażacki albo nawet kilka wozów strażackich, a wy macie wiaderko, żebyście mieli świadomość jakby skali pożaru, o którym myślę, który się w tej chwili w marcu zacznie powoli rozpalać. Póki malutkie ogniska, to biegacie, gasicie i jest okej, ale atmosferka się zagęszcza. Tych ognisk będzie coraz więcej, tych awantur będzie coraz więcej, te sprawy będą na siebie najeżdżać, one będą miały, jedna z drugą będą miały coś dziwnego wspólnego, co Was może zaskoczyć. Mało tego, w tej chwili jest taki czas, słuchajcie, już to chciałam Wam dawno powiedzieć, ale jakoś tak skupiona moja uwaga jest ciągle na tych procesach, ale też Wam chciałam powiedzieć przy okazji, no nie wiem, walentynki przeszły, cały ten luty takim był atmosferze, jakimś takim, no jednak trochę dla mnie wymuszonej narracji miłosnej, bo ja uważam, że te motylki w brzuchu i tak dalej to jest bardziej wiosna niż taki zimny, mało sympatyczny luty. No ale dobra, niech tam będą te 14 luty, te walentynki. Ja to tak widzę, taki kwiecień, maj, to jest taki miłosny miesiąc, tak, szczególnie ten maj, kiedy są tak te kwiaty, tak jest płodnie, tak bym powiedziała. Wtedy jest taka atmosfera takiego wybuchu i eksplozji, takiej życiowości. Wszędzie jest ta atmosfera takiego, no takich łączeń się, zwierzęta się ze sobą łączą, jakieś pisklęta powstają, jakieś nie wiem, inne zwierzaczki się rodzą, kwiaty wszędzie kwitną, owady je zapylają, te kwiaty. Jest taka atmosfera takiej płodności, takiego tworzenia czegoś nowego. Jest tak słońce, tak ciepło i to wszystko tak słychać w tle, jak oni wszyscy szumią, te drzewa, las, nie wiem, zwierzęta. To wszystko słychać, śpiewające ptaki. A maj to jest luty to jest taki skostniały, zimny, mroczny. Nie. Nie jestem fanką zimy. Dobra, słuchajcie, więc chciałam Wam powiedzieć, że właśnie o bliźniaczych płomieniach chciałam Wam coś powiedzieć. Że to jest mój temat, który, znaczy mój, no nie mój, ale znaczy mój, no. Też mnie dotyczący oczywiście, ale generalnie bliźniacze płomienie właśnie w 2023 roku mają jakby dosyć sporą szansę na pojawienie się i spotkanie. O co chodzi? Bo już tam było parę pytań o to, właśnie w okolicy walentynek było kilka pytań o to, ja to jakoś tak umiejętnie ominęłam. Słuchajcie, o to chodzi, że w momencie, kiedy przechodzimy takie teraz mocne zmiany, czyli na przykład, nie wiem, jesteś singlem i lub jesteś w jakimś takim drętwym związku, który już się skończył dawno temu, ale jakoś tak się zasiedzieliście,
To jest sytuacja taka, że zmiany, które teraz zachodzą, czyli na przykład, nie wiem, zmieniasz pracę, zmieniasz jakieś swoje schematy, zmienia ci się potrzeba, nie wiem, marzeń, zmieniają ci się, właśnie zmienia ci się schemat funkcjonowania, nie wiem, dieta. Zaczynasz myśleć o sobie inaczej i to weryfikuje twoją rzeczywistość zewnętrzną i wewnętrzną. I słuchajcie, w przeciągu 3 miesięcy możecie się spodziewać od momentu tego procesu zmiany, od 3 do 9 miesięcy, to Wam z kolei w sobotę podawałam takie widełki czasowe, w jakich mogą się te procesy nam pojawiać, ale od 3 do 9 miesięcy, no w takich, no to nie jest długi czas tak naprawdę, może się pojawić pierwszy pomysł. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy aktualny Twój stan, no nie wiem, jesteś długo singlem, nie możesz sobie nikogo znaleźć, albo mówię, jesteś w jakimś takim lekko już wypalonym związku, i tak już nie czujecie tego czegoś, tego vibe'u do siebie wzajemnie, to nagle się okazuje, że te zmiany, które Was zachodzą, to jest tak jak przekształcenie całej Waszej energetyki, powiedzmy, tak? Czyli tego naszego pola. W takim sensie, że nagle się okazuje, że przestawiając kilka klocków wewnątrz siebie, bo my tak naprawdę przestawiamy priorytety treści. Tutaj się jakieś takie, wiecie, niesamowite rzeczy nie dzieją, bo z jednej strony faktycznie dorabiamy nowe treści, czy nowe jakieś tam elementy do treści się uczymy, ale tak naprawdę zmieniamy konfigurację czy ustawienia tych treści. One zmieniają wzajemny kontekst, a w związku z tym zmieniamy sposób myślenia, no bo gdzieś tam dochodzi do nas nowa informacja, która nam rzuca no zupełnie inne światło na aktualną sytuację i to jest, co się to teraz zadziewa, czyli my po prostu przekształcamy się w coś innego. Tak jakbyśmy, nie wiem, no jak leżycie w kulkę zwiniętą, do tej pory byliśmy tacy trochę w kłębki zwinięci, takie kuleczki, to teraz się rozprostowujemy, rozprężamy się i nagle się okazuje, a ja chcę zajmować więcej miejsca, a ja mam prawo zajmować więcej miejsca, no i o tym to jest w tej chwili proces. No i dobra, no i teraz przy tej nowej konfiguracji, kiedy się rozprężacie, kiedy nagle, nie wiem, w sobie pewne sprawy zamykacie, to jest dosyć istotne, żeby pewne sprawy w sobie zamknąć, jakąś poczuć gotowość do czegoś nowego, odwagę do tego czegoś nowego. I wtedy bardzo możliwe, że u wielu z Was pojawia się nowa osoba, która w tym momencie, ona jest zupełnie nieoczekiwana. Bliźniaczego płomienia, słuchajcie, ja mam taką teorię, no nie wiem, no zdania są podzielone, bo rozmawiam na ten temat z moimi różnymi tutaj naokoło przyjaciółmi, że ja uważam, że bliźniaczego płomienia się na przykład na aplikacjach randkowych nie znajduje. Że to nie są takie okoliczności. Chociaż nie stworzone są losy, czy tam, nie wiem, no plany przestrzeni, więc być może, jeżeli któregoś dnia wstałeś rano i poczułeś, że muszę założyć tą aplikację, muszę się tam zalogować i nagle przychodzi i nagle pierwsza osoba, to jest to perfect match i od razu wszystko pasuje i spotykacie się, jest ekstra, jest ogień. No to jest to, okej, okay, to w porządku, no ale takie na siłę, takie latanie na te randki, takie doszukiwanie się w kimś czegoś i później takie na siłę dopasowywanie się, a potem no swego rodzaju marudzenie, że tak, no fajnie, fajnie, ale zależy jakie, co jest po tym ale no to zawsze jest jakieś ale, tak, generalnie nie ma ideałów, ale no to czy to ale jest, w którym chodzi źródłowym treści jest ten ale. Ja słuchajcie, być może za jakiś czas zrobię jednak jakiś większy case, temat związany z miłością i tak dalej. Zobaczymy. W każdym razie chciałam Wam po prostu to przepowiedzieć, żebyście się mogli, ci single, czy szukający, czy znudzeni, mogą się spodziewać takiego tematu. A ci, co są wszyscy szczęśliwi w związkach, to możecie nagle odkrywać siebie na nowo, czyli gdzieś może było między Wami jakoś trudniej albo ciężej, ale nie martwo jeszcze, tak? Tylko po prostu było tam gdzieś może przekierowana uwaga, była na inne tematy, to możecie teraz zwracać uwagę na siebie na nowo, że nagle coś się między Wami wyjaśniło, zmieniło i super. Więc i ten ogień od nowa u Was tam wybucha. Więc to jest taki czas właśnie zmian i też będą zmiany w relacjach, więc dla części z nas będą się pojawiały bliźniaki, dla innych będą się pojawiali nowi znajomi, nowe sytuacje, nowe okazje, w zależności od tego, gdzie te nieciągłości są.
Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. 15 minut, no nie jest to może jakaś szczególnie długa aktualizacja, ale też nie jest taka krótka. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, bo właśnie w przyszłym tygodniu zacznie się jazda. Dobra, trzymajcie się, miłego weekendu.